Wielkie serce pofrunęło do wszystkich mam z całego świata z okazji jutrzejszego Dnia Matki. Jeszcze raz ogromne brawa dla tych maluchów za ten chyba, dla niektórych, pierwszy występ na scenie. Chodzi za mną cały dzień. Chodzi za mną cały dzień. Robi wszystko to, co ja. Robi wszystko to, co ja. Ja gram w piłkę, on też gra. Ja gram w piłkę, on też gra. Ja na schody, on na schody. Gdzie cię? Ja na schody, on na schody. Ja jem lody, on je lody. Ja jem lody, on je lody. Ja przez płot. Ai, ai, sempre pego, ai, ai, sempre pego, ai, ai.
tym roku z ogromnym niepokojem patrzyliśmy w niebo, ale jak zwykle święty Filip zadbał o to, żeby nic złego się nie działo. My zrobiliśmy to, co swoje, po ludzku. Myślę, że co roku organizacja jest coraz sprawniejsza. Jest to bardzo ważne. Oczywiście oprócz atrakcji gastronomicznych, jak pączki, pieczone dziki, grill, smalec własnoręcznie wykonany, ciasta ofiarowane przez ludzi dobrej woli, pojawiały się również atrakcje nie tylko gastronomiczne, ale na przykład pojawił się punkt, po raz kolejny zresztą, organizowany przez Sanepid, Służbę Zdrowia. Mieliśmy przygotowane profesjonalne zaplecze medyczne. Pojawili się strażacy ze swoimi wozami. Dzieci miały ogromną frajdę, korzystając z podnośnika. Była karetka, gdzie można było obejrzeć, jak wygląda reanimacja, przećwiczyć nawet w profesjonalnym fantomie. Były gry zabawy obok, pojawiły się wozy policyjne, które można było zobaczyć. Oczywiście były koniki, bryczki. Chyba takiego spokoju jak w tym roku nie było. Nie wiem, czy ta organizacja jest już tak doskonalsza, no doskonalimy się z roku na rok. Czy Boże Błogosławieństwo nas tak wypełniało, że i wypełniało to wszystko, co robiliśmy, że było spokojniej, ale nawet te chmury, to wszystko, co naokoło się działo, ulewne deszcze wokół nas, ludzie dzwonili nawet z chojnic, oberwanie chmury, czy jakiś tam ulewny deszcz ogromnie, a w Bytomiu nie pada, to jest niemożliwe. Więc to nawet, że słońce się na moment pokazało, to jest wszystko niby wpisane w Filipiadę kolejną, a jednak ciągle nowe, ciągle nas zaskakuje ten czas filipiadowy czymś nowym. Jest wręcz niemożliwe, żeby ludzie, którzy mają na co dzień opiekę nad swoimi rodzinami, którzy mają swoje domy, którzy mają swoją pracę, potrafili tak wiele czasu, nie tylko przez ten cały tydzień od niedzieli do niedzieli, ale również i wcześniej poświęcić, a zwłaszcza te kilkanaście właściwie godzin, bo od godziny 9 do godziny, a właściwie od 8 rano w sobotę do godziny 22 poświęcić cały ten czas na to, aby służyć innym, aby ofiarować właśnie siebie, swoją pracę dla sprawienia radości, satysfakcji, pokoju i zabawy innym ludziom. 12. Filipiada dobiegła końca w bardzo pozytywnym odbiorze, mam nadzieję. My jesteśmy bardzo zadowoleni, tak jak ksiądz wspomniał, ogromne zaangażowanie ludzi. No i jak co roku możemy zawsze liczyć na wsparcie urzędów i Starostwa Powiatowego, i Urzędu Miejskiego w Bytowie, co jest dla nas bardzo dużą pomocą. Cieszymy się, że młodzież jest tak zaangażowana. Mamy ogromną rzeszę anonimowych dobroczyńców, darczyńców, którzy wspierają nas i finansowo, i również poprzez dar swojej pracy, który czasami jest nieoceniony. Gdzie chcesz, na jawie we śnie, ty wiesz, zabiorę cię tam, gdzie chcesz, lecz ty... Jak co roku Filipiada miała swój główny trzon, bardzo podobny, choć pojawiają się nowości, tak jak Niedziela Chórów zamienia się powoli w Muzyczną Niedzielę, bo już drugi rok z rzędu, oprócz naszego bytowskiego chóru, kierowanego przez pana Stanisława Reptowskiego, mieliśmy gości w postaci zespołu instrumentalnego Trio Klezmoret. Fantastyczna muzyka, połączenie muzyki bałkańskiej, żydowskiej, korzenie słowiańskie, wspaniale brzmiąca w akustyce naszego kościoła. Także poszerzamy nasze zainteresowania muzyczne i staramy się dotrzeć w różne gusta naszych słuchaczy, ale pojawiają się też stałe punkty programu, jak konkursy dla dzieci, konkursy plastyczne, dla gimnazjalistów konkursy wiedzy w tym roku, pogłębianie wiary, książka papieża Benedykta XVI, Jezus Nazaretu, w środę teatr poświęcony Janowi Pawłowi II, który przygotowało gimnazjum z Bożego Tuchomia. No i tradycyjnie gwóźdź programu, myślę, zaangażowanie przedszkolaków, Dzień Mamy. Tutaj zawsze możemy liczyć na ogromne rzesze zainteresowanych. Występują dzieci, pojawiają się rodzice, dużo radości,
myślę, że warto ten Dzień Matki również uczcić w tej formie. Księdzu proboszczowi i gratulujemy, gratulujemy. Brawa, brawa, brawa. Czyli co, kolejną osobę do losowania. Kolejna osoba do losowania za chwilę. Zaraz ksiądz Krzysztof wybierze szczęśliwca, który będzie mógł wylosować pięknego odkurzacza firmy Zelmer. Tak? Mieszamy, 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 mieszamy. Mocno, 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 mocno. I czytamy numer. 137. No i proszę Państwa, ktoś ma szczęście tak blisko te numery. 137. Jest właściciel, który z odkurzaczem odejdzie. Panie Piotrze, co my będziemy tym sprzątać, co? Mieszkania może w firmie? 137 numer. Mamy taki na kuponie? No i jest 137. Gratulujemy, gratulujemy. Odkurzacz przekazujemy. No i teraz pan będzie sprzątał. Nie pani, tylko pan. No i losujemy, losujemy. Mocno, ale tak mocno, mocno. Jeden. Dwa. Trzy. Siedem. 1237. Idzie już do nas właściciel tego kuponu. 1237, proszę Państwa. Ale tych kuponów było, tych cegiełek było. Jest 1237 i gratulujemy, rower. Zaraz zapytamy, gdzie on trafi, do kogo trafi, do kogo trafi. Będziesz na nim jeździł, czy komuś przekazujesz? Komuś przekażę, Mateusz, komuś przekażę. 1237, taki numer na ten rower. I kto go będzie losował? Kto go będzie losował? Kto znajdzie szczęśliwca? Ten w kapturze, tak? Jak masz na imię? Karolina. Karolinka będzie szukała szczęśliwca, losowała numer. Tak? Kręcimy, kręcimy losowanie. Tak, tak, tak. Szukamy tego kuponu. No i kupon. Jest. No to czytamy. Jeden. Cztery. Jeden. I jaka ma być teraz cyferka? Osiem! 1418! Zapraszamy, zapraszamy! 1418! Trafili, trafili, stali tutaj przy samym płocie, wyliczali te cyferki. No i rower 1418! Zgadza się, zgadza się. A chciał losować, tak skakał, tak chciał wyciągnąć ten kupon. Chyba lepiej, że został za płotem i tą nagrodę teraz odbierze. Dla kogo to będzie rower, powiedz mi? No widzicie Państwo, już jest właściciel znany tej pięknej Formuły 1. Tysiąc, tak, wielkie dobre serce i kuzynowi przekaże ten rower do nauki jazdy. Kuchenka mikrofalowa firmy Samsung. Może gdzieś kogoś z tamtej strony, z drugiej weźmiemy, co? No bo nie odebrał mikrofali. I kolejny numer to? Jeden. Jeden. Dziewięć. 119 i jeszcze jedna cyferka. Kto ma 119 na kuponie? I kto jeszcze? Tu mamy, tu mamy. Kto jeszcze ma 119? 119 i ostatnia cyferka to? 9. 1199, czyli 1199. Ma ktoś taki kupon? 1199. Patrzę, patrzę. Czy ktoś wysoko ręce podnosi z takim oto numerem? 1100. Jest! Mamy właściciela mikrofalówki, proszę Państwa. I Patrycja znalazła właściciela tej oto mikroweli firmy Samsung. Będzie szybkie jedzonko z tego urządzonka. I cały czas mamy emocje, wielkie, wielkie emocje. Mikrofalówka. W domu będzie, w domu będzie. Jeszcze Pan nam powie, gdzie ona trafi. Kto będzie na niej gotowo? Do domu, do domu. Do domu, do domu. Zielonego roweru firmy Volta. Jasiu zna już pewnie cyferki. I tak samo jak koleżanka będziesz pojedynczo czytał, tak?
No, czytaj. 4, 8, 1. 4, 8. 4, 8 i jeszcze jedna cyfra. Kto ma 4, 8 na początku? 4, 8. 4, 8 i ta ostatnia jaka? 1. 481. 481. Jesteś? No to chodź tu do nas. 481, taki numerek, taki kupon na ten rowerek firmy Volta, chyba dla ciebie, co? No i powiedz mi, dla ciebie? Idealny, co? Wsiądź na niego, spróbuj, jak będzie pasował. A tak, teraz jak tu wsiąść? Proszę Państwa, idealna Volta dla... A masz na imię? Dla Kajtka, Volta dla Kajtka. Wielkie, wielkie brawa za jego szczęście, bo tu trzeba mieć szczęście, aby trafić tą nagrodę. No i proszę Państwa, kolejny utwór Krzysztofa Szwota. Słuchamy, co to będzie, zdradzi za moment. No to posłuchajcie Grzechotnika. Czyta Kuba, co? 3-6. 3-6. Robimy napięcie. 3-6. Jeszcze jest trzecia cyferka. Kto ma 3-6? Są tacy, co mają 3-6. I ta ostatnia. Podajemy ją? 2. 362. Kto ma numer 362? Odjedzie z tym pięknym rowerem. 362. I już idzie do nas pani, która widzę, że chyba będzie na tym rowerze jeździła, na sportowo ubrana. Zapraszamy tutaj. Zapraszamy. A na imię zwyciężczyni ma? Renata. Dla kogo rowerek? Do domu będzie. Czyli też na nim będzie pani jeździła. Pani Renata z przepięknym rowerem Volta odjeżdża do domu. I brawa, 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 proszę Państwa. A ma na imię nasza bohaterka? A Lala jak ma na imię? Nie ma imienia. Nie ma imienia, ale nasza bohaterka losuje, losuje tak mocno. Zamykamy oczka i szukamy, szukamy. Gdzieś tam głęboko, daleko, tak proszę Państwa, z samego dołu wyciągamy ten kupon. Przedostatnia nagroda. Ale jak teraz je wylosujemy, to macie szansę na telewizor jeszcze. Wiecie o tym, nie? No, wiecie, wiecie. No i mamy ten kupon. I teraz czytamy powoli. I tej ostatniej nie będziesz czytała, tak? I czytamy. Jaki to numerek? 1, 2, 0. Kto ma 1, 2, 0? 1, 2, 0 są, 1, 2, 0 i ostatnia cyferka to? 6. 1206. Kto ma 1206? 1206. Już lecą tam z daleka, ale się cieszą. 1206. Numer 1206. Dziękujemy, dziękujemy naszej losującej ten rowerek. 1206. No i ten rower będzie po jeziorkach jeździł i nie tylko. Brawa, brawa, brawa. 1206. Jest? Zgadza się? Zgadza się. Gratulujemy. Przepiękny rower trekkingowy trafia do pani.
Pani Grażyna z rowerem firmy Romet odjeżdża z naszej sceny. No i teraz kochani. Ale zanim wybierzemy, teraz wszyscy ręce podnoszą, bo ten telewizor oto przepiękny Samsung. Obydwie ręce do góry. Machamy do szczęścia. Teraz je łapiemy. Tego kciuka wsuwamy jeszcze tak, żeby to szczęście złapać. Teraz tak machamy. Huchamy. I jeszcze raz podnosimy. Machamy. No i trzymamy to szczęście. A my już tu wybieramy osobę, która będzie losować. Już idzie do nas. No i kto dzisiaj finał Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund oglądnie na tym przepięknym nowym telewizorze? Zdecyduje. Masz na imię? Marcin. No i Marcin będzie szukał szczęśliwca. Wylosuj mój numer, ja też mam na imię Marcin. A sponsorem nagród i Filipiady jest Urząd Miejski w Bytomiu i Starostwo oraz wielu, wielu innych dobroczyńców. A ten szczęśliwy numer czytamy na razie powoli. 9. Kto ma dziewiątkę na początku? Kto ma dziewiątkę na początku? Mamy. Kolejny numerek kto? 5. 9-5. Kto ma takie numery na początku? 9-5. 9-5. I ostatnia cyferka to? 3. 953. Czy mamy kogoś z takim numerem? 953. Idzie tutaj bohater znów, ale aż ledwo na nogach się trzyma, bo nie wierzę, że taki telewizor wylosował. Jak ja go teraz z tej sceny zabiorę? Pokaż tego kupona. 953, proszę Państwa. Jest z nami. A masz na imię? Igor. Igor będzie dzisiaj finał Ligi Mistrzów oglądał w tym przepięknym telewizorze. Tata, mama, gdzie jest? Babcia jest. Babcie zapraszamy też tutaj. Jest. Zapraszamy na sterę. 9. Jeszcze raz ten przypominamy numer. 953. No i ten telewizor zawiśnie gdzie? W Bytowie? Nie wiem, czy w Bytowie, czy w Gdańsku. Proszę Państwa, telewizor może z Filipiady wyjedzie do Gdańska. Brawa dla zdobywcy tego telewizora. Gratulacje. A przed nami jeszcze Krzysztof Szpot w ostatnim kawałku, w ostatnim utworze. Ale zanim nagra, oddaję głos księdzu proboszczowi. Kochani, zanim pan Krzysztof ostatni raz pięknie zaśpiewa i zagra, chciałbym wszystkim podziękować. Wszystkim dobrodziejom, wszystkim organizatorom, wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację i przebieg Filipiady tegorocznej, już 12. Dziękuję bardzo młodzieży, mamy wspaniałą młodzież. Bardzo dużo młodzieży zaangażowało się w dzisiejszą Filipiadę. Dziękuję tym, którzy przeprowadzali losowania, dziękuję tym, którzy występowali tutaj na scenie. Dziękujemy bardzo, bardzo wolontariuszom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych. Dziękujemy urzędom, urzędowi miejskiemu, urzędowi starostwa. Dziękujemy policji, dziękujemy strażakom, dziękujemy szpitalowi i pogotowi. Dziękujemy naprawdę wszystkim. Dzięki wielkie, a największe świętemu Filipowi, który utrzymał piękną, cudowną jak na te czasy pogodę. Dzięki i do zobaczenia za rok. Mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia, że jeszcze będzie okazja i dla mnie przyjemność przyjechać tutaj dla Państwa zagrać i zaśpiewać. Może i w innym repertuarze, ale całkiem dzisiaj na zakończenie. Jeszcze raz z repertuaru Czerwony Gitar. Nie zadzieraj nosa! Nie zadzieraj nosa!